Mały, średni czy duży talerz? Który jest lepszy? Odpowiedź jest prosta. Wszystko zależy od zawartości. Sprawdźmy, co będziemy jeść tym razem w Multidu Challenge. Jeść, jeść, jeść. Już niosę. Proszę. Wezmę tylko widelec i dołączę do was. Gdzie się podziała cała sałatka? Dobra, nic się nie stało. Zabiorę brudny talerz. Proszę. Oto większa porcja. Tylko dodam nieco sosu. Widzę, że już nie potrzeba. Dawajcie talerz, moje małe łakomczuchy. Tego to już na pewno powinno wystarczyć dla wszystkich. Nawet i ja spróbuję. Znowu nic nie ma? Mam tego dosyć. Wygląda na to, że brakuje wam wyzwań. Naprawię to. Życzę wam powodzenia, moi drodzy. Hurra! Dostałem duży talerz, dokładnie tak jak chciałem. A ja wygląda na to, że jestem dziś na diecie. Ani duży, ani mały. To zupełnie nie w moim stylu. A teraz czas na poczęstunek. To jest dla ciebie, Ted. Porcja dla Suzy. I malutki burger dla Lili. Bardzo się starałam. Mam nadzieję, że to docenicie. Ted, nie spiesz się. Myślę, że twój burger trzeba nieco odchudzić. I sprawić, żeby był zdrowszy. Zrobimy to ze wszystkimi porcjami. No, dokładnie to, co trzeba. Burgery z kalafiorem? To jest po prostu oburzające. I obrzydliwe. Patrz, jak przez ciebie cierpimy, Emmo. Postaram się zjeść wszystko naraz. To jest świetne podejście. Nie rozumiem, co wam się nie podoba. Ja lubię kalafior. Jestem z ciebie dumna, Suzy. Przepraszam, ja już chyba sobie pójdę. A dokąd się wybierasz? Zwariowałeś? Wyjąłeś kotlety z kosza na śmieci? Hurra! Znowu mam dużą porcję. A ja znowu małą. Mam tego dość. Tylko spójrzcie, co dla was przygotowałam tym razem. Podoba się? Oczywiście, że tak. Tu jest cała góra Oreo. Nie nazwałabym tego górą. A raczej żałosną połową jednego herbatnika. Ech, i nawet ten kawałeczek się rozpadł. Jakie to pyszne. Ale dlaczego tak mało? Lili, ja ci mogę oddać moje ciastka. Obawiam się, że zaszkodzą mojej figurze. Zresztą nie znoszę mleka. Chociaż, jeśli zastąpię je kolą, to jestem gotowa zjeść wszystko sama. Dobrze, że ta Coca-Cola jest dietetyczna. Na pewno dzięki temu nie przytyję. A ja w ogóle nie martwię się o swoją figurę. Więc jestem gotowy zjeść cały ten ogromny stos ciastek. Lili, nawet nie próbuj. Chochla będzie wręcz idealna do tak dużej porcji. Wyobraźmy sobie, że to słodkie płatki śniadaniowe z mlekiem. O tak. Tak jest o wiele lepiej. Ach, ten nasz Ted.
Znowu przygotowałam dla Was coś pysznego. Ale najpierw pokażcie kartki. W końcu większa porcja! Nie, nie chcę dużego talerza. Widzę, że jesteście gotowi, żeby zacząć. Moje danie też jest gotowe. Makaron! On zniszczy moją talię. To żałosne. Oddajcie mi porcję Suzy. A to dla ciebie, Lili. Tak, ta porcja jest właśnie taka, jak trzeba. Nie zapomnijcie o sosach. Dziękuję, uwielbiam ketchup. Tak, dziękuję. Proponuję, żebyśmy zaczęli. Dodam więcej ketchupu. A ja zrobię mieszankę. Skoro dostałem tak mało makaronu, to będę musiał jeść sosy. To przecież ci zaszkodzi. Nic się nie stanie, zobaczycie. Spróbujmy. Straszny widok. Ja też nie mogę na to patrzeć. Po prostu zajmijcie się swoimi sprawami, tak jak ja. Dobrze, że nie posłuchaliśmy twojej rady. Nic nie szkodzi. Wiem, jak to naprawić. O nie, tylko pogorszyłam sprawę. Ale z ciebie, flejtuszek. Znowu będziemy musieli robić wielkie pranie z twojego powodu. Ech, to wszystko drobiazgi w porównaniu z tym, co mam do zrobienia. Chyba jednak nabieram na niego ochoty. Ona przecież cały czas jest na diecie. W końcu najem się do syta. Jakie to jest pyszne. Chcę więcej. Biedna dziewczynka. Zgłodniała na całego. Jestem głodny. Zawsze jesteś głodny. Przestań już krzyczeć. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Wygląda na to, że potrzebujecie czegoś, co poprawi waszą odporność. Sprawdźmy kartki, a ja zaraz do was wrócę. Znowu duża porcja. Średnia, no nie jest źle. Mała, ech, smuteczek. Świetnie, możemy więc próbować. Proszę bardzo, Suzy. To przecież czosnek. Dokładnie. Ochroni was przed przeziębieniem. To wszystko wina Suzy. Nie trzeba było kichać. To przez nią musimy jeść ten obrzydliwy czosnek. Ale to jest gorzkie. Płonę. Lili, przerażasz mnie. Teraz jeszcze śmierdzi mi z buzi. Nie będę tego jadła. Nie wybrzydzaj. Mam pomysł. A gdyby tak włożyć czosnek do słoika, szczelnie zamknąć pokrywkę i porządnie potrząsnąć. Chyba postradała zmysły. Nic nie rozumiecie. To pomoże obrać czosnek z łupiny. No i teraz możemy spróbować. Czy ona naprawdę uważa, że czosnek bez łupiny smakuje lepiej? A kto to jest obok Suzy? To przecież wampir! Co to za zapach? Spadam stąd.
Znowu tak się objadłem. Zaraz chyba pęknę. Ja też. A co z deserem? Wow, czuję, że mam jednak jeszcze trochę miejsca w żołądku. Dodam naszą ulubioną polewę czekoladową. To wygląda niesamowicie. Stop. To wszystko dla mnie. Zapomnijcie. A co z nami? Co za chciwuska. Smakowity challenge tradycyjnie kończy się smakowitymi dublami. Tak, nie do końca się udały, ale to nie znaczy, że nie są zabawne. Jeśli spodobał Ci się nasz filmik, nie zapomnij go polubić i zasubskrybować nasz kanał. W prezencie dostaniesz nowe, fajne wideo od Multidoo.